Wybiła godzina krytyczna. Program Radia Afera prowadzony przez Zespół Klubu Krytyki Politycznej w Poznaniu. Gorące dyskusje, kontrowersyjne tematy, lewicowy głos w Twoim domu. www.krytykapolityczna.pl. Stycznia, witamy w godzinie krytycznej. Dzisiejszy program realizowany będzie w nowej konwencji, a dokładnie w formie pojedynku na argumenty. Nazywam się Piotr Nowak i reprezentuję Klub Krytyki Politycznej w Poznaniu. Obok mnie w studiu jest Maciej Schlinder. Witam serdecznie. A także reprezentujący Stowarzyszenie Koliber Wojciech Żmijewski. Witam państwa. Oraz Tomasz Półról. Witam. Tematem dzisiejszej dyskusji będzie kwestia podatku dochodowego. Postaramy się przedstawić nasze, jakże zapewne odmienne spojrzenie na tę kwestię. Pospieramy się nieco o to, jaka powinna być wysokość tego podatku, jaka w ogóle jest jego idea, przydatność, a także postaramy się, odnosząc do przykładów realizacji konkretnych koncepcji, porozmawiać o tym, która z nich wydaje się być najwłaściwsza w naszym spojrzeniu. Także o tym wszystkim będziemy rozmawiać w ciągu najbliższej godziny, a teraz zapraszam na chwilę muzyki. Godzina krytyczna, wracamy po przerwie. Dzisiaj pojedynek krytyka polityczna kontra Stowarzyszenie Koliber. A może pytanie najpierw do Tomasza Półrola. Jaka koncepcja podatku dochodowego w waszym ujęciu jest najwłaściwsza, najlepsza? Zatem tak, ja reprezentując środowisko konserwatywno-liberalne, chciałbym przedstawić wolnościową koncepcję podatku dochodowego. Mm-hmm. Może najpierw zacznę od samej, wyjdźmy od definicji podatku. Nie wdając się tu jakieś encyklopedyczne, akademickie rozważania, najprościej mówiąc, podatek jest to przymusowy transfer własności na rzecz państwa. Zatem jeżeli ktoś nam pod przymusem zabiera naszą własność, no to mamy do czynienia z kradzieżą. Więc jeżeli to podatek ma nie być kradzieżą, to musi za tym iść jakieś uzasadnienie aksjologiczne, tudzież utylitarne. Dlatego też uzasadnieniem istnienia podatków jest konieczność istnienia państwa. Jeżeli zgadzamy się na to, że musi istnieć państwo jakieś, to musimy je z czegoś utrzymać, a to muszą być podatki. I teraz powstaje pytanie, jakie mają być te podatki? W jaki sposób mają być rozłożone? Jakie ciężary podatkowe pośród obywateli? W historii różnie to uzasadniano. Niektórzy twierdzili, że na przykład państwo ma spełniać funkcję redystrybucji dochodu, zatem trzeba dać większe podatki bogatym, mniejsze biednym i tak dalej. Niektórzy twierdzili, że na przykład należy opodatkowywać zachowania niepożądane, tak jak na przykład picie alkoholu i opłacanie alkoholu akcyzą, a promować jakieś zachowania pożądane, tak jak, nie wiem, na przykład promocja czytelnictwa i tak dalej. Tych koncepcji było mnóstwo różnych, z tym, że są to wszystko koncepcje ideologiczne i arbitralne. A co, jest to jakaś koncepcja nieideologiczna? Znaczy, pozwolę, że dokończę. Dobrze, proszę. Właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli mamy już ustalony podatek, to musimy wyjść na jakieś, musi być jakieś ustalenie etyczne. W naszym kręgu cywilizacyjnym cała praktycznie Europa Zachodnia, Zachód tak zwany, uznaje prawa człowieka. Że każdy człowiek ma jakieś tam niezbywalne swoje prawa, które są wynikają z jego natury. Wszystkie państwa Europy Zachodniej ratyfikowały poprzednią deklarację praw człowieka i uznają to po prostu jako swoją oficjalną ideologię. I w tej deklaracji jest zawarty między innymi taki punkt, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa i nie wolno ich w żaden sposób dyskryminować ze względu na rasę, narodowość czy wyznanie, jak również ekonomicznie. Zatem rozumiejąc literalnie równość wobec prawa, bo tylko rozumienie literalne będzie pozbawione jakichś tam właśnie naleciałości ideologicznych. Bo inaczej to będziemy zawsze patrzeć na to z punktu widzenia jakichś albo interesów, albo właśnie ideologii. A tak rozumiejąc literalnie, równość wobec prawa oznacza, że każdy jest przez prawo traktowany równo. Dlatego też podatki będą być równo rozłożone. I teraz jak się to ma do podatku dochodowego? Podatek dochodowy, czy to liniowy, czy progresywny, zwłaszcza szczególnie progresywny, jest dyskryminacją ze względu na stan majątkowy, ze względu na dochody, z dyskryminacją ekonomiczną. Czyli to jest to taki ekonomiczny rasizm. Gdyż obywatele osiągający większy dochód muszą płacić większe stawki podatkowe. Mało tego, podatek dochodowy jest swoistą karą za pracę i za bogacenie się i za zwiększanie dobrobytu. Państwo traktuje to jako przestępstwo. Podobnie jak kodeks karny traktuje jako przestępstwo na przykład zabójstwo i
daje różne kary za to, 25 lat pozbawienia wolności, dożywocie i tak dalej. Tak samo państwo, ustalając różne stawki podatkowe, ustala różne kary, zależnie od tego. Im bardziej człowiek się bogaci, tym większym jest to przestępstwem. Oprócz tego podatek dochodowy również jest karą za skłonność do inwestycji i do oszczędzania, gdyż jeżeli pozbawimy człowieka dochodu, im bardziej dochód się zmniejsza, tym bardziej wzrasta skłonność do konsumpcji. A inwestycje są konieczne do tego, aby zwiększać dobrobyt. Do tego jeszcze pobór podatku dochodowego wymaga stworzenia aparatu urzędniczego i całego systemu, który będzie kontrolował nasze dochody. Przez co podatek dochodowy jest sprzeczny również z innym punktem deklaracji praw człowieka, która mówi, że każdy człowiek ma prawo do prywatności, do intymności. Podatek dochodowy to prawo narusza, gdyż ingeruje w naszą prywatność, nasze dochody i tak dalej. Kolejna sprawa. Może dajmy odpowiedzieć naszym tutaj oponentom. Bo chciałem dokończyć, dojść do puenty. Maciej Szlinder teraz. Nie, proszę bardzo. Mogę dojść do puenty? No dobra. Kilka zdań się tylko dokończy. Właśnie, że kolejna sprawa, podatek dochodowy. W sprawie skarbowym jest tak, że w przeciwieństwie do prawa karnego, że istnieje domniemanie winności. Czy nie ma domniemania niewinności, co jest podstawową, elementarną zasadą prawa. Czyli posługiwanie się takimi, złamanie tej zasady, to jest po prostu metoda iście totalitarna, wręcz taki fiskalny faszyzm, możemy powiedzieć. I na zakończenie chciałbym dodać, że z tych wyżej wymienionych powodów nasze środowisko wolnościowców sprzeciwia się istnieniu w ogóle podatku dochodowego. Niemniej jednak jako konserwatywny liberał z zasady jestem raczej przeciwny jakimś gwałtownym rewolucjom. Dlatego nie będę teraz postulował, że tu teraz robimy ustawę, likwidujemy podatek dochodowy. Dlatego wprowadzenie podatku liniowego jest dobrym kompromisem i stopniowe obniżanie tego podatku i w końcu celowa likwidacja. Mhm. Okej, no to wyjdźmy najpierw od tego, jak uzasadniłeś swoje stanowisko. Odwołałeś do praw człowieka i wskazałeś, w jaki sposób one są naruszone przez koncepcję podatku progresywnego czy też liniowego. Ale po pierwsze, jakby stwierdzenie, że literalne odczytanie tylko danego prawa jest nieideologiczne, no jest o tyle błędne, że każde odczytanie jest ideologiczne, dlatego że każde odczytanie jest interpretacją i każdy pogląd w pewnym sensie jest ideologiczny. Także kryterium, że coś jest ideologią albo nie, jest tutaj bezzasadne. I teraz najważniejsza kwestia polega na tym, że jeżeli chcecie uzasadnić prawa człowieka w prawach natury, to znaczy, że wierzycie w prawo naturalne, to ono skąd się bierze, tak? To znaczy albo uznajecie, że bierze się z nakazu Boga, więc wtedy wchodzimy w jakąś metafizykę, no i trudno tutaj o jakiekolwiek porozumienie między nami, albo z jakiejś wyimaginowanej natury. Ale czymże ta natura, waszym zdaniem, miałaby być? Chciałbym to zrozumieć. Czy że ustanowienie podatku jest aktem przemocy wobec jakiegoś stanu tak, pamiętajmy o tym, natury? Że... No to chodzi o to, że wszyscy startujemy wobec jakiegoś równego etapu i w pewnym momencie ten aparat, jak to określacie, przemocy państwa, zaczyna dyskryminować, traktuje nierówno pewną grupę, na przykład tych zarabiających więcej. No, moim zdaniem to nie jest tak, że startujemy wszyscy z jakiegoś pułapu stanu natury, no bo własność nie jest jakąś wartością samą sobie, tylko jest wytworem, jest stosunkiem społecznym, tak? I stosunki własności wynikają z jakiegoś kształtu stosunków społecznych, tak? Jeszcze tylko jedno zdanie. Nie można stwierdzić, że państwo karze cię w jakikolwiek sposób lub pod przymusem niejako kradnie ci tą własność, co się pojawiło w twojej wypowiedzi, dlatego, że ta własność jest efektem tego, w jaki sposób dane społeczeństwo zorganizowało sobie po prostu życie społeczne. Tak? Znaczy, nie miałbyś tej własności, gdyby nie to, że ktoś ustalił, to społeczeństwo ustaliło pewne reguły gry, w ramach której byłeś w stanie tą własność nabyć w jakiś sposób. Tak? Znaczy, się jej dorobić. Reguły tej gry nie ustaliło społeczeństwo, ustalił to wolny rynek. Tak? Podejście każdego z nas, przynajmniej reprezentuje tutaj nasz pogląd, mówi, że tego typu stosunki społeczne są regulowane tylko i wyłącznie przez ten wolny rynek. Natomiast tutaj już mówiąc o tym, że każdy ma równy start. Nikt z nas, rodząc się bądź wchodząc w etap dorosłego życia, zarabiania pieniędzy, nie jest równy. Mhm. To jest błogosławieństwo od Boga, jeżeli ktoś wierzy w Boga, od Boga, gdyż no,
równość jako taka w momencie startu w dorosłe życie nie istnieje. I dla nas jest to rzecz jasna, klarowna, nie wymagająca dalszego uzasadniania. Natomiast każdy z nas jest tak samo ważny. Nie ma koncepcji równości. Nie możemy mówić, że każdy z nas jest taki sam, bo każdy jest inny, każdy ma inne predyspozycje. I każdy w inny sposób do tego majątku dochodzi, bądź nie dochodzi, tak? Natomiast nie widzę potrzeby nakładania dodatkowej daniny na osoby, które mają pewne predyspozycje bardziej rozwinięte, tak? Zwyczajnie, jeżeli ktoś jest bardziej przedsiębiorczy, tak? Bardziej potrafi wykorzystać odpowiedni moment w swoim życiu do tego, żeby pewne zasoby pomnożyć, nie widzę potrzeby karania go za to. To jest jego naturalne. Właśnie, mogę ci powiedzieć, właśnie prowadzenie podatku dochodowego, bo w prawie jest taka zasada, że powinien udowodnić swoją rację ten, który twierdzi, coś powinno być, a nie ten, który zaprzecza. Zatem powiedzmy tak, my uważamy, że podatek dochodowy jest niepotrzebnym ciężarem. Wy twierdzicie, że podatek dochodowy jest konieczny, dlatego może uzasadnijcie właśnie teraz swoją koncepcję, dlaczego. Po co? Przede wszystkim tak, ludzie nie są zatomizowanymi jednostkami, które żyją poza społeczeństwem i mają tylko własność i pieniądze. Tworzymy wszystko jakąś wspólnotę, społeczeństwo, tak? I państwo nie jest jakimś ledwo tolerowalnym wrogiem jednostki, tak jak próbujecie to przedstawić, tak? Ale jest narzędziem do zaprowadzania pewnych zmian czy też korekt w strukturze społecznej, w systemie. Także służy do korygowania podziałów wykształconych przez mechanizm rynkowy. Podziałów, które uniemożliwiłyby normalne funkcjonowanie społeczeństwa i stworzenie powszechnego dobrobytu. Zatem wyrównywanie szans. Po pierwsze, likwidacja nierówności i taka zinstytucjonalizowana empatia. No i w obliczu tych założeń najbardziej zasadnym, co pokazały zresztą przykłady państw, które osiągnęły w historii największy poziom dobrobytu, czyli powiedzmy państwa Europy Zachodniej po II wojnie światowej, państwa skandynawskie, pokazuje, że przykładem, który osiągnął sukces, jest podatek progresywny, czyli progresja umożliwiająca dochody do budżetu, z których później obywatele korzystają z całego wachlarzu usług publicznych. Znaczy, które to już, jeżeli chodzi tak? o te kraje skandynawskie, tutaj warto pamiętać o tym, że na przykładzie Szwecji ja tutaj podam, bo często właśnie środowiska lewicujące przykład Szwecji jako sztandarowy pokazują, to należy pamiętać, że przed wprowadzeniem systemu podatkowego progresywnego w Szwecji, były to lata, jak dobrze pamiętam, powojenne, krótki czas powojenny, tam były lata 46, chyba 48. Przed tym momentem Szwecja była krajem bardzo bogatym. Była krajem przepotężnie bogatym, który eksportował stal i do strony aliantów, i do Związku Sowieckiego. Ale powiedz, a jak to bogactwo rozkładało się w tym społeczeństwie? To był kraj bardzo egalitarny, dlatego że wynika to z tego, że Szwecja nigdy nie doświadczyła feudalizmu w takim stanie jak na przykład Polska. Dlatego też świadomość w momencie nastania społeczeństwa przemysłowego, świadomość robotników, ich umiejętność organizacji, walki o swoje prawa była bardzo duża. Dlatego też stanowili pokaźną siłę i mogli brać udział w stanowieniu kształtu tego państwa. Przez to przybrało na kształt egalitarny i ten dobrobyt rozkładał się w całym społeczeństwie, nie było tak wielkich dysproporcji. Przed tym momentem nikt nigdy nie mówił o tym, że społeczeństwo ma być równe, tak? Pojęcie egalitaryzmu przed momentem wprowadzenia systemu podatku progresywnego de facto nie istniał. Każdy się bogacił w sposób dla siebie naturalny, tak? Na przykład robotnik wydobywający stal bądź węgiel zarabiał te pieniądze takie, jakie mógł zarobić w obecnym systemie, w ówczesnym systemie rynkowym. Natomiast zobaczmy, co teraz jest w Szwecji. Jak powiedziałem, dawniej Szwecja była krajem bardzo bogatym, teraz jest tylko bogatym. To jest przeskok jak z miliardera do milionera, tak? Poprzez wprowadzenie różnego rodzaju ulg podatkowych, skomplikowanego systemu fiskalnego, Szwecja zbiedniała. Dobrze, Wojciechu, w takim razie, skoro Szwecja jest krajem bogatym, ale nie najbogatszym, no to jestem bardzo ciekawy, który kraj w takim razie mógłbyś podać przykład, mógłbyś określić jako kraj bogaty, ten już absolutny znaczy taki podmiot. Znaczy mi się wydaje, że jeśli chodzi o poziom życia, to Szwecja jest w absolutnej czołówce krajów. To wskazują rankingi zarówno jakości życia, jak i poziomu szczęścia, niski współczynnik Giniego, czyli rozwarstwienia społecznego. Z tym, że ten poziom życia ma się nijak do koncepcji podatku dochodowego. Zresztą teraz widzimy, że aktualny rząd szwedzki odchodzi od tej koncepcji. Podatek dochodowy progresywny jest w tym momencie w Szwecji obniżany. Zresztą rząd centroprawicowy, obecnie już drugą kadencję wybrany w Szwecji premier, ostatnie 4 lata, poprzez pierwszą kadencję, kiedy rządził, wprowadził takie zmiany fiskalne, które przeciętnemu Szwedowi zostawiły w kieszeni 1000 koron miesięcznie.
Tak. Aktualnie pracują nad ustawą, która zostawi kolejne 250 koron miesięcznie i stawka podatku progresywnego jest systematycznie zmniejszana. Nie znam, jakie są, nie wiem, jakie są zamysły osób prowadzących tą reformę, natomiast wydaje mi się, że finalnie dążą do tego, żeby wprowadzić podatek liniowy. Jasne, zgadzam się. Faktycznie nastąpiły pewne... Właśnie te zmiany implikują pewnymi zmianami już w samym społeczeństwie, takimi jak wzrost nierówności, spadek dobrobytu, o którym przed chwilą powiedziałeś. Mhm. Faktycznie pewien się dokonał. Może jeszcze niewielki, ale pewien jest. No i przede wszystkim wzrost napięć jakichś, zarówno międzyklasowych, jak na tle między imigrantami, ja przeciwnym dzieleniu społeczeństwa na jakiekolwiek klasy. Także faktycznie te zmiany niepokojące nastąpiły, ale one są wynikiem procesu realizacji tego urynkowienia, tego, takiej polityki, za którą właśnie wy optujecie. Natomiast jeszcze bardzo ważna rzecz. Powiedziałeś, że poziom życia, powszechny dobrobyt nie jest zależny, czy też sprzężony z usługami publicznymi. Otóż cały... Ja takiego czegoś nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że nie jest sprzężony z podatkiem dochodowym progresywnym na przykład. Tak? No dobrze, ale z czego są opłacane... Socjalistyczna partia rządząca w Szwecji, socjaldemokratyczna partia Szwecji wtedy zaczęła myśleć o tym, natomiast dopiero od 2006 roku są realne obniżki podatków, nie wcześniej. I to jest do sprawdzenia naprawdę. Mam tylko pytanie, jeżeli Szwecja była neoliberalna, to nie wiem, to już nie wiem, jak nazwać stanowisko, które my reprezentujemy. Jeżeli to był liberalizm, to... Problemy w Szwecji zaczęły się pod koniec lat 80., na początku lat 90., gdzie został zderegulowany rynek i powstały różnego rodzaju... No, został zderegulowany przez to, że... Bańka na rynku nieruchomości. Bańka na rynku nieruchomości. Zjawisko bardzo podobne do tego, które wystąpiło teraz w czasie ostatniego kryzysu. Banki są napędzane przez rządy i przez banki są złą politykę przez monetarną. Deregulację, nie przez, jak nie przez deregulację? Przez, tak, oczywiście. Proszę, polecam poczytać Rothbarda. Dobrze. Ja jeszcze odnosząc się do tego, że warto jak najbardziej uwłaszczyć bogatych poprzez likwidację podatku dochodowego, żeby oni mieli jak najwięcej pieniędzy i liczyć na to, że łaskawi panowie podzielą się z resztą społeczeństwa, opłacają coś na cele charytatywne. Chciałbym się odnieść do słów Warrena Buffetta, znanego magnata, gracza giełdowego, z którego postać z pewnością jest wam znana i na pewno bardzo bliska. Także Warren... Nie znam człowieka. No tak, ale mi się wydaje, że jego model kariery, taki American Dream, tak czysty Horatio Alger, tak? To jest coś, nie co do końca, jest dobra. W każdym razie Warren Buffett w wywiadzie dla telewizji ABC skomentował system podatkowy w USA. Powiedział, że ludzie tacy jak on, ludzie bogaci, powinni płacić wyższe podatki niż reszta społeczeństwa, że niskie podatki są dobre, okej, ale dla mało i średnio zarabiających. Natomiast bogaci powinni płacić wysokie podatki. Podkreślił też, że argumenty mówiące, że im więcej dostanie się biednym, im więcej dostanie się bogatym, tym lepiej dla reszty społeczeństwa, są po prostu ordynarnym kłamstwem. Wyraził też nadzieję, że Amerykanie wreszcie to dostrzegą. Bo dlatego, że w momencie, kiedy obniżamy podatki, kiedy likwidujemy usługi publiczne, ludzie muszą płacić za służbę zdrowia, za szereg różnych rzeczy, za które wcześniej mieli gwarantowane w ramach państwa. Wtedy też spada siła nabywcza większości społeczeństwa. To nie jest tak, że każdy pracownik, kiedy zlikwidujecie podatek dochodowy, dostanie od swojego pracodawcy więcej. To wzrośnie stopa zysku pracodawcy, natomiast nie przełoży się to na wzrost płac kompensujący likwidację tych usług publicznych. Ale jednak się przełoży. W tym sensie podatek liniowy, czy też w ogóle jakaś likwidacja podatku dochodowego, bądź drastyczne obniżenie, jest nie tylko sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej, ale też jest ekonomicznie... Ale też jest ekonomicznie... Sprawiedliwość społeczna i czym ona się różni od sprawiedliwości? Ale też jest ekonomicznie dysfunkcjonalne dla samego systemu kapitalistycznego. Oczywiście, że tak, bo spada siła nabywcza. Dobrze, teraz ja się... Chciałbym zapytać, może rozumiesz teraz, będzie przerwa, jeszcze tak? Dwa zdania, bo za chwilę musimy przerwę zrobić. Proszę bardzo, Wojtek. Po przerwie się w ogóle pogadać taką, bo tutaj jesteśmy do sedna sprawy, sprawiedliwość społeczna. Co to jest w ogóle? Co to jest za koncepcja? Czym to się różni od sprawiedliwości? No, bo jeżeli mówimy, jest sprawiedliwość społeczna, no ja nie rozumiem. Panowie, wytłumaczcie, tak? Czym się różni sprawiedliwość od sprawiedliwości społecznej? Właśnie polega to na tym, że tak jak powiedziałem, nie jesteśmy zatomizowanymi jednostkami, żyjemy w społeczeństwie, tak? Także ten wypracowany dobrobyt nie jest redystrybuowany przez ten magiczny mechanizm rynku. Ale on nie ma, jaki on jest. Jest rynek. Dobrze, ale nie jest dystrybuowany w sposób zgodny z jakimś budową, z koncepcją budowy społeczeństwa dobrobytu, tak? Czyli musimy dokonać korekty poprzez działania państwa. Musimy dokonać? Ty tak twierdzisz. No, to jest twoje arbitralne twierdzenie, że ty chcesz, żeby dokonać korekty.
No, i tak ma być, tak? To wynika właśnie z negatywnych konsekwencji nierówności, o których porozmawiamy sobie po kolejnej przerwie muzycznej. Godzina krytyczna, wracamy po przerwie. Krytyka polityczna pojedynkuje się ze Stowarzyszeniem Koliber. Tematem jest podatek dochodowy. Przed przerwą rozmawialiśmy między innymi o tym, czy redystrybucja jest skuteczna, jak się odnosi ona do pojęcia wolności. A teraz czas na dalszy ciąg dyskusji. Maciej Schlinder. Czy spytałeś, jak rozumiemy sprawiedliwość społeczną? Zgoda, że jest to pewien... Znaczy, nie ma czegoś takiego jak jakieś obiektywne kryterium sprawiedliwości społecznej. Jasne, znaczy, chodzi nam o to, że zasadniczo redystrybucja dochodu w ogóle jest po prostu z naszego punktu widzenia jako niwelująca nierówności, które posiadają bardzo negatywne skutki społeczne, po prostu dobra. To znaczy, im społeczeństwo jest mniej nierówne, bądź też bardziej równe, tym jest bardziej stabilne i to jest wartością samą w sobie. Jak powiedziałeś o tym, że jest to równanie w dół, tak? Znaczy, bo jeżeli już mówimy o równości, to o równaniu w dół, no to zdecydowanie się tutaj nie mogę zgodzić, bo nie o to chodzi, żeby zrównać tych na górze w dół, ale żeby też jakby zrównać tych z dołu do góry, ale wynika to z pewnej zasady. Nie, to znaczy, ale, poczekaj, wynika to też również z tego, że jeżeli zakładamy duże nierówności, to znaczy duża część społeczeństwa nie ma odpowiednich możliwości do tego, żeby wykorzystać chociażby swoją, to ważne dla was słowo, kreatywność albo swoje talenty. To znaczy, jeżeli nie dajemy im możliwości, nie dajemy możliwości rzeczywiście takich absolutnie podstawowych w stylu edukacji, dostępu do pewnych informacji, opieki zdrowotnej, czy też po prostu braku głodu, to te osoby, to jest niesamowite marnotrawstwo społeczne. To znaczy, marnujemy, bo zwykle nierówność wiąże się z tym, że to bardzo niewielka część jest powyżej tego punktu średniego, a większość jest poniżej, marnujemy ogromną ilość możliwości, które w tym społeczeństwie są, właśnie przez to, że nie dajemy tej większości zrealizować swoich istniejących już w nich talentów. Tylko, no dobrze. Jedno zdanie, tylko właśnie, że ta kreatywność przede wszystkim zaburza państwo, rzucając kłody pod nogi. Tak, proszę cię. Ja może tylko odpowiem szybko Tomaszowi. Mówiąc, że państwo na przykład w postaci wysokich podatków niszczy kreatywność czy innowacyjność, Oczywiście, spójrzmy na przykład na Beatlesów. Nie wiem, czy wiecie, ale Beatlesi tworzyli w Wielkiej Brytanii wówczas, kiedy obowiązywał tam 90% podatek dochodowy. No i raczej Beatlesi nie rozpadli się z powodu wysokich podatków, tylko ze względów charakterologicznych. Gdybyś wysokie zapytał, podatki byli z tego zadowoleni, na pewno powiedzieliby, że nie byli zadowoleni. Tak? Ale wysokie podatki jakoś nie umożliwiły im pisania dobrych piosenek. Ładnie regularnie płacili te podatki, czy kombinowali? Czy tutaj nawet nie chodzi o kwestię kombinowania, bo tutaj zawsze możemy tak mówić. Ja jestem przekonany, że jeżeli Beatlesi tworzyli w takim okresie, kiedy było 90% tak opodatkowanie podatkiem dochodowym, oni z pewnością z tego nie byli zadowoleni. No na pewno, tak? Ale przecież dlaczego? Zostali przecież bogaczami. Zgromadzili ogromną fortunę. Ale mimo to, że samo, właśnie, mimo. To jest to samo, co jest ze Szwecją. Oni są bogaci, mogliby być o wiele bardziej bogaci. Nie, ale oni akurat Beatlesi mieli dość duże wyczucie wrażliwości społecznej i tego, że no te podatki na coś idą. Jasne, tylko to jest, widzisz, to jest oczywiście, że ktoś chce dobrowolnie płacić, to proszę bardzo. My jesteśmy zwolennikami jak najbardziej. Też jesteśmy wrażliwi społecznie, jesteśmy zwolennikami pomagania innym, ale oczywiście dobrowolnie. Żaden konserwatywny liberał, widząc osobę biedną, tak, bądź która właśnie, buduje, nie splunie na nią i nie powie, słuchaj, wiesz co, właśnie państwowe wpychanie się do tej sfery wypycha sferę prywatną. Im bardziej, można sobie patrzeć, kiedyś czytałem takie statystyki, teraz dokładnie ich nie przytoczę, że im bardziej państwo się wpychało w sferę socjalną, tym bardziej wypychało instytucje prywatne. Otóż różnica jest właśnie taka, że jeżeli te elementy są w gestii państwa, to one są pewnym prawem czy też uprawnieniem każdego obywatela. A w momencie, w którym osadzimy wszystko na filantropii i na dobrowolności, to tylko z łaski i z przypadku dostają to osoby, które są przypadkowo w orbicie zainteresowania jakichś magnatów, którzy będą chcieli, czy to na przykład na warunkach mecenatu jakiegoś artystę zasponsorować, czy też edukację jakiegoś biednego dziecka. Otóż to jest epizodyczny przykład, po prostu. Tylko chodzi o to, żeby dla wszystkich to było pogląd, prawem. Pogląd, który wy reprezentujecie, zakłada z góry, że ludzie są źli. My tego nie mówimy, tak? Mówisz, że z łaski, że nie będziesz... Gdybyś ty był osobą bardzo zamożną, pomagałbyś, czy nie? Otóż, gdybym był osobą bardzo zamożną, pewnie tak. Dokładnie. Ale powiem wam, dlaczego nie zgadzam się z zarzutem, że my uważamy, że ludzie są źli. Otóż ludzie nie są ani źli, ani dobrzy. Ludzie są stworzeni takimi, jakimi stwarza sytuacja, więc... Właśnie, dokładnie. Otóż
wolnorynkowa konkurencja skłania nas do zachowań wyjątkowo egoistycznych, dlatego, że wygrywają w tej grze tylko nieliczni. I jeżeli się nie załapiemy na ten statek, to niestety przegrywamy. Cytat. Bardzo proszę, cytat. Konserwatywny liberał Janusz Korwin-Mikke. Postać pewnie szczególnie wam bliska. Rozwarstwienie społeczne jest konieczne. Dzieci w szkole muszą widzieć, że człowiek biedny gnije w rynsztoku. To jest przykład wrażliwości społecznej środowiska konserwatywno-liberalnego. Jest bardzo barwnego języka. Na rozwarstwieniu już mówiliśmy. A jeżeli chodzi tutaj o tą ideę, to ja się z tymi słowami oczywiście zgadzam. Ja bym osobiście nie użył takich słów, tak? Gnijący w rynsztoku. Natomiast rozwarstwienie społeczne jest i będzie. Wy tego nie zmienicie, nikt tego nie zmieni. Jest. Tak ludzie się różnią od siebie. Rozwarstwienie społeczne. Jaki kosmos? Co to za pomysł, że zawsze będzie? Kto to o tym decyduje? Natura ludzka. Nie ma czegoś takiego. Tutaj jesteśmy różni. Jeden jest wyższy, jeden jest niższy, jeden jest grubszy, jeden jest mądrzejszy, drugi głupszy. Jeden ma takie zdolności, jeden takie. Nie wyrównasz tego. Utopię, po prostu chcesz stworzyć idealny system. Mydlisz słuchaczom oczy, nie chodzi o równość bycia, nierówność wzrostu, równość warunków bytowych, tak? To jest zupełnie co innego. Okej, dobra, to ja teraz może tak, czy uważasz, że osoba, która nie pracuje, z własnej nieprzymusowej woli nie chce pracować, tak? Jestem leniwy, nie chcę pracować. Czy uważasz, że ona powinna mieć równie dobrze, jak osoba, która zasuwa po 12 godzin dziennie w fabryce, bądź biznesmen, który pracuje w sumie cały czas, 24 godziny na dobę jest dostępny, jest pod telefonem? Ja uważam, że nie. W kraju, w którym ja bym chciał żyć, powinno być tak. Osoba, która jest zdolna i pracowita, jest bardzo bogata i stać ją na wszystko. Osoba, która jest tylko pracowita, również ma te pieniądze i potrafi żyć. Natomiast osoba, która jest leniwa, I głupia, dodatkowo nie potrafi wykorzystać swojego potencjału. Słuchaj, każdy człowiek różni się potencjałem, który w nim drzemie, tak? I tutaj możemy konstruować różne rzeczy. Natomiast jeżeli... Czy wy naturalizujecie pewne społeczne zjawiska, próbujecie sprowadzić do biologii i to jest właśnie rasizm. Znaczy to co... Jaki rasizm? Na tym polega rasizm, że się naturalizuje pewne ludzkie ułomności i pewne skłonności. One są efektem głównie socjalizacji, tego jak jesteś wychowany i jak społeczeństwo ci warunki stworzyło. A nie jest tak, że rodzisz się głupi, czy rodzisz się leniwy. Nie, oczywiście. Ale, słuchaj, jeżeli ty masz wybór, tak? Jest praca. Możesz pracować, ale nie chcesz jej podjąć, ale no to jest taki, że często jej nie ma. No wiesz co, polecam ci, jeżeli szukasz pracy, w Poznaniu nie ma z tym problemu, tak? Nie ma problemu, żeby znaleźć pracę. W kebabie, czy... A co jest złego w pracy w kebabie? Nie hańbi, ale jest przede wszystkim niskopłatna, a po drugie w bardzo trudnych warunkach, niezachowanych często warunkach pracy, czyli łamiących kodeks pracy, i dlatego taka praca nie jest tym, co w ogóle komukolwiek... Czyli chciałbyś od razu na starcie zarabiać miliony, tak? Od czego nie jest duża przestrzeń. Oczywiście hiperbolizuje, ale chciałbyś od razu... Napoleon Bonaparte powiedział, że aby być wielkim, należy być kiedyś małym, tak? Tak. I żeby zacząć kiedyś, znaczy żeby mieć kiedyś duże przychody, dochody, trzeba być przede wszystkim pracowitym i zacząć od zera. Pokaż mi, ile osób z kebabu doszło do milionów. Nie znam osób z kebabu. Nie wiem. Więc właśnie, wierzycie w to, że można od pracownika do milionera? No właśnie nie, bo system społeczny uniemożliwia się skutecznie. Dlatego, że jeżeli jesteś w rodzinie prawników, to wtedy możesz zostać prawnikiem i wtedy możesz zrobić karierę. I jeżeli masz pieniądze na to, żeby mieć różnego rodzaju, na przykład korepetycje dzisiaj, tak? Czy dodatkowe stypendia zagraniczne, czy na przykład wyjechać do płatnych studiów w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, to wtedy jesteś zdecydowanie na lepszej pozycji, tak? Znaczy w tym, żeby się ustawić i w przyszłości lepiej zarabiać. I nie wynika to z żadnej z twojej zasługi, tylko wynika z tego, że twoi rodzice byli bogatsi, tak? Nie mamy równości szans, a wy zdaje się, wierzycie, że taka istnieje. Niekoniecznie. Tak samo też my uznajemy naturalne nierówności, które istnieją. Naturalne? Co to znaczy naturalne? Naturalne, takie one po prostu są. No są, po prostu są. Nierówności dochodowe nie są naturalne, tak? Jak to nie są? Nierówności dochodowe wynikają z wielu różnych personalnych... Tak, dokładnie. Z różnych czynników. Czyli sam zaprzeczyłeś temu, że są naturalne przed chwilą. Wynikają z różnych czynników. Takich jak przynależność klasowa, jak kształt społeczeństwa, jak polityka podatkowa prowadzona przez państwo, jak cała koncepcja państwa. Także nie są naturalne. Właśnie to powiedziałeś. Pora na podsumowanie chyba, bo już niestety czas nam się skończył. Szkoda. No właśnie, zostały 2 minuty. Szkoda. Ale będziemy się jeszcze spierać, myślę, nie wiem czy tutaj, ale gdzie indziej. Może pewnie po programie, ale też na innych spotkaniach. Miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie okazja się spotkać, bo tam różnice są dość duże. Argumentacja też jest tak, że tutaj nie rzucamy w siebie mięsem. No właśnie, szczególnie jestem przekonany, że słuchacze są w stanie odróżnić zasadniczo nasze zdania, co w mediach mainstreamowych często jest niemożliwe, między naszymi
poglądami zachodzi pewien konflikt, ale właśnie ten konflikt, nie wiem, czy się zgodzicie, jest istotą polityczności. Dokładnie. Właśnie o to chodzi. Musimy mieć wybór. I tak? Za nami stoją jakieś idee, których właśnie w mediach mainstreamowych nie ma. W mediach mainstreamowych jest tylko spór personalny. No jest jedna idea, powiedzmy. Idea, która nie nazywa się ideą, tak? Tak. Nasza audycja nieubłaganie zmierza ku końcowi. Myślę, że nawet całe podsumowanie można zawrzeć w kilku słowach. Także proszę bardzo, Wojciech Żmijewski, jak uważasz, jakie powinny być podatki, jeśli chodzi o podatek dochodowy? Podatku dochodowego wysokie, niskie? Być nie powinno. Koniec. Zwyczajnie. Być nie powinno. Maciej Schindler, proszę bardzo. No moim zdaniem zdecydowanie podatek progresywny o jak najwyższej progresji. Dobrze. Zabrać. Zatem... Żeby dowalić bogatym wszystkim. Dobrze, zatem tym akcentem kończymy dzisiejszą godzinę krytyczną. Mam nadzieję, że spotkamy się w ciągu kolejnych audycji, w podobnej konwencji, w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, także tego typu konfrontacje mam nadzieję zagoszczą na antenie Radia Afera, na antenie godziny krytycznej. A na dzisiaj już to wszystko. Byli z wami dzisiaj Wojciech Żmijewski. Dzięki, że byliście z nami. Tomasz Purul. Dziękuję. Maciej Schlinder. Również dziękuję. I Piotr Nowak. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.